Jest poprawka zgłoszona do artykułu 26 przez Konfederację. Proszę bardzo. To tutaj chodzi o dodanie punktu pierwszego dodatkowego i zmianę numeracji dotychczasowych punktów, który będzie wydłużał pewne terminy, które tutaj są wskazane w trzech punktach. Czyli poprawka wydłużająca terminy odpowiednio z 30 kwietnia na 30 września, z 15 czerwca, 15 listopada i z 20 czerwca na 15 grudnia, tak? Stanowisko rządu do tych poprawek? Podtrzymujemy dotychczasowy przepis. Dziękuję bardzo. Czyli stanowisko negatywne. Pani poseł Skowrońska się zgłasza do artykułu 26. Proszę bardzo. Mam pytanie do rządu, do zmiany drugiej w artykule 26 dotyczące nieprzeprowadzania ocen oddziaływania na środowisko w przypadku instalacji i urządzeń będących instalacjami radiokomunikacyjnymi, radionawigacyjnymi i radiolokacyjnymi, które emitują pole elektromagnetyczne. W tym przypadku chciałabym poznać, dlaczego to obywatele nie będą mogli wypowiedzieć się w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, skoro takiego nie będziemy przeprowadzali. Jakie ratio legis leży w tym przypadku, aby zrezygnować z takiej oceny oddziaływania na środowisko? No jest istotne i ważne, żebyście nam Państwo powiedzieli, bo jeżeli takie urządzenia zostaną zainstalowane, nawet w okresie, o którym mówimy, a tego tu nie wskazuje się, bo to nie jest rozwiązanie incydentalne, to nie jest incydentalne, że wskazuje na jaki okres zawiesza się te badania oddziaływania na środowisko, czyli takie urządzenie zostanie i mieszkańcy nie będą, ono będzie oddziaływało na środowisko, a mieszkańcy nie będą mogli w tej sprawie się wypowiedzieć i takie urządzenie, to co, pozostanie? Dziękuję bardzo. Pani minister Buk, Ministerstwo Cyfryzacji, proszę bardzo. Panie przewodniczący, pani poseł, szanowni państwo, to jest zmiana porządkująca, to nie jest zmiana, która wygląda tak, jak pani ją przedstawiła. Ja już wyjaśnię dlaczego. Dlatego, że dzisiaj funkcjonujemy w dwóch reżimach de facto. Jeżeli są określone emisje i one się mieszczą w rozporządzeniu w limitach określonych przez ministra zdrowia, który określając te limity brał pod uwagę nie tylko emisję na środowisko, ale przede wszystkim wpływ na życie i zdrowie, no to tutaj przede wszystkim właśnie stosujemy te przepisy określone przez ministra zdrowia. Natomiast jeżeli przechodzimy do innego rodzaju, jeżeli wychodzimy już poza to rozporządzenie, no to jak najbardziej chcemy, żeby ta ocena oddziaływania na środowisko była przeprowadzana. Więc przepis, o którym tutaj mówimy, nie jest przepisem, który czegoś pozbawia, wręcz przeciwnie, on jest tutaj porządkujący, bo też organy bardzo często mają wątpliwości co do tego, które z tych przepisów, które są, należy stosować. A dzisiaj nam zależy na tym, żeby tych wątpliwości na etapie stosowania prawa było jak najmniej, żebyśmy mogli jak najszybciej te procesy przeprowadzać. Mhm. Dziękuję bardzo. Jeszcze będzie pani poseł Skowrońska, ale pan poseł Grzegorz Braun się zgłasza. Proszę bardzo. Szczęść Boże, mimo późnej pory w pracy dla ojczyzny. Wszystkiego najlepszego. Szanowni państwo, ja myślę, że tak całkowitym przypadkiem, zatrzymawszy się nad tym artykułem 26, mamy tutaj kliniczny przypadek tego wirusa, którym rząd Rzeczypospolitej
infekuje w tej chwili właśnie pod pretekstem walki ze złowrogim koronawirusem, infekuje polski system prawny. Dlatego, że z tego właśnie artykułu 26 wynika, że państwo tak przy okazji pod pretekstem załatwiacie tutaj różne inne porachunki, z których być może zmienianie na rympał kodeksu wyborczego to było w ogóle najmniejsze nieporozumienie w tej sprawie, bo to, co pani tutaj w tej chwili powiedziała, to jest dalece nieprzekonujące. Jak możemy, otrzymawszy dziś po południu taki akt prawny, a nie mając ekspertyzy już nie tylko biura legislacyjnego, ale po prostu ekspertyzy fachowej, a cóż to znaczy tych 30 kHz, 300 gigaherców, 15 wat. Skąd posłowie mają dzisiaj w ciągu paru godzin popołudnia i wieczora wyczarować taką wiedzę? A państwo stworzyliście akt prawny, który wprowadzamy tutaj na raty. Używam przez grzeczność wobec państwa liczby mnogiej, bo Konfederacja się od tego dystansuje. My wprowadzamy na raty de facto ustawę budżet 2.0, tak? My procedujemy tutaj legislację, która dotyczy tak z grubsza rzecz biorąc wszystkiego w porządku prawnym Rzeczypospolitej, bo są to kolejne łaty przyszywane na poprzednie łaty i to, że trafiamy tutaj na pani poseł Skowrońska przeczytała to, ale rzeczywiście nie wierzę własnym oczom. Instalacja urządzeń będących instalacjami radiokomunikacyjnymi, radionawigacyjnymi lub radiolokacyjnymi, emitującymi pola elektromagnetyczne i tutaj z tego powodu, że walczymy z koronawirusem, ni stąd, ni zowąd, z bomby mają być zawieszone jakieś regulacje do tej pory obowiązujące, regulacje, które, jak rozumiem, pozwalają uniknąć sytuacji, w których ktoś by się uskarżał na niekorzystną dla siebie ekspozycję na działanie pól elektromagnetycznych. I jeszcze raz powtórzę, jest grubą z państwa strony bezczelnością przedstawianie nam tutaj, bezczelnością, panie przewodniczący, tego układu władzy, który pan tu reprezentuje i tej partii jedynie słusznej, że wjeżdżacie tutaj z takim patchworkiem, z takim kolażem, w którym jest od sasa do lasa, od elektroniki po artystów, którym tutaj szczodry pan premier minister rzuci coś z państwowej, bo przecież nie własnej, kieszeni. Jeżeli się umawiamy na to, bo przecież to wmawialiście publiczności przez ostatnich parę tygodni, że to jest wszystko tutaj nagła potrzeba, walka z epidemią, ogłoszoną pandemią przez Światową Organizację Zdrowia, to na litość boską nie próbujcie przemycać w tym ustawodawstwie wszystkiego. Nie budujcie takiego worka, do którego będzie wrzucone wszystko, co przy okazji, prawda, jak ojciec chrzestny, tak, jednego dnia załatwiam wszystkie porachunki rodzinne, tak, przy okazji, bo w natłoku nawału tego nikt nie zdoła ani przeczytać, jak przeczyta, to nie zrozumie, jak zrozumie, to nie zdoła się połapać we wszystkich tych sprawach, bo przecież posłowie, nie ma co ukrywać, nie są specjalistami od oddziaływania pól elektromagnetycznych. Więc ja po prostu stanowczo protestuję przeciwko tej formule, wnoszę, żeby Wysoka Komisja, no to jest taki dobry moment jak każdy inny, żeby Wysoka Komisja powstrzymała to szaleństwo, które nakręca się w Wysokiej Izbie w tej chwili wirtualnie obradującej. Konfederacja wniosła szereg poprawek do tej ustawy, ale jak teraz widzę doskonale kompletnie niezadowalających poprawek, bo nie ogarniających całokształtu szkodliwej państwa działalności. Co do tych poprawek, myśmy je złożyli panu przewodniczącemu i będziemy jeszcze je uzupełniać wobec tego i korygować w drugim czytaniu. Jak państwo widzicie, staramy się konstruktywnie do tego podchodzić. Jesteśmy
przeciwko temu trybowi procedowania, ale skoro już w ogóle jest taka ustawa, to staramy się ją konstruktywnie korygować, ale te pola elektromagnetyczne tutaj, no to już naprawdę, to już jest za dużo, tak? Bardzo proszę, żeby, czy pani się zna, pani, która to tutaj uzasadnia, pani ma jakiś tytuł w tej dziedzinie naukowej, która tutaj, w której ekspertyza byłaby wskazana? Ja bardzo chciałbym to wiedzieć. Czy pani ze strony rządu broniąca tej poprawki, czy jest inżynierem, technikiem, może doktorem nauk technicznych? Jest, ja myślę, że czy nie jest? Bardzo proszę. Co do kwalifikacji, może nie będziemy się jednak sprawdzać. Ja w kwalifikacje ufam, natomiast faktycznie... Ale to jest komisja finansów, to nie jest komisja postępu technicznego, prawda? Panie pośle. Naprawdę, nie trzeba... Dziękuję za uwagę, panie pośle. Panie pośle. Dziękuję za uwagę. Dziękuję, panowie posłowie, panu za uwagę. Bardzo panu dziękuję, panowie posłowie, sobie do serca. Panie pośle Grzegorzu Braun, wątpliwości, które pan ma, ja też mam. Zostawimy artykuł 26 do wyjaśnienia. Czy to poszło do protokołu, że pan ma wątpliwości? Dlatego, że ustawa incydentalna związana z koronawirusem nie powinna wprowadzać niepotrzebnych, trwałych rozwiązań. Bardzo panu dziękuję, panie przewodniczący. Pan przewodniczący ma wątpliwości, czyli moja obecność tutaj nie była na darmo. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pani minister jeszcze. To ja może wyjaśnię. W takim razie kwoli wyjaśnienia. Jeszcze raz, panie pośle, tutaj tak pan ad personam bardzo w moją stronę skierowałby wypowiedź. Przepisy, o których mówimy, są przepisami, które są stosowane, które są wykorzystywane na etapie stosowania prawa w postępowaniu administracyjnym. I tak, mam kompetencje, ponieważ jestem adwokatem i wiem, jakie argumenty podnosi się w postępowaniu sądowo-administracyjnym. I właśnie tutaj, jeżeli mówimy o przepisie, o którym teraz dyskutujemy, one zostały wprowadzone w wyniku prośby, aby przeanalizować cały proces inwestycyjny, gdzie on napotyka na trudności i wątpliwości organów. I tutaj kwestia dotyczyła tego, że organy bardzo różnie interpretowały przepisy. To jest doprecyzowanie. Mamy dwa różne rozporządzenia, które regulują dwa różne tematy. Organy nie umieją ich stosować, rozróżniać, tym bardziej, że de facto te same normy są przedstawione w różnych jednostkach. Więc to, co tutaj zaproponowaliśmy, biorąc pod uwagę, jak ważna dzisiaj jest komunikacja i jak ważne jest dzisiaj utrzymanie dostępu do łączności, faktycznie ma wyeliminować też na stałe te wątpliwości. No ale oczywiście rozumiem, że pan przewodniczący chciałby jeszcze... Adrem ad vocem, panie przewodniczący. Dziękuję bardzo. Jeszcze Adrem ad vocem, krótko. Panie pośle, za chwilę. Jeszcze Adrem ad vocem. Pan jest adwokatem, ale rozumiem, że na studiach prawniczych nie ma tam zajęć z oddziaływania pól elektromagnetycznych. To po pierwsze. Po drugie, niech pan przewodniczący się dowie, kto to tak prosił w rządzie, żeby akurat w tej dziedzinie dokonać takiej zmiany. I po trzecie, dalej pani nie odpowiada na pytanie, co to wszystko ma wspólnego ze zwalczaniem jakiegokolwiek wirusa. Dziękuję bardzo. Ten związek był taki, że potrzeba utrzymać łączność internetową, tak. Ale pani poseł Skowrońska, proszę bardzo. Zapytać jak moi poprzednicy, bo nie wydaje mi się, że nawet jak pani minister przekonywała, że potrzeba takiej zmiany w przepisach, to na pewno nie w tych. Na pewno nie w tych przepisach i na pewno powinniśmy procedować, jeżeli są potrzeby takie, w innym trybie. To po pierwsze. A po drugie, jeżeli nie przeprowadza się oceny oddziaływania na środowisko, to nie można polegać na inwestorze. W tym samym zakresie ograniczamy możliwość opiniowania, wypowiadania się przez osoby w przypadku zainstalowania takich urządzeń. I o to bym poprosiła o wyjaśnienie i poprosiłabym o dopuszczenie do głosu pana posła Marka Sowę, bo długo oczekuje i myślę, że będzie interesująco uzasadniał
albo pytał o to rozwiązanie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Tak, właśnie w kolejce czeka pan poseł Marek Sowa. Oddaję głos. Panie przewodniczący, pani minister, ja też w tej kwestii parę słów chcę powiedzieć. Znaczy, po pierwsze zgadzam się w pełni z panem przewodniczącym Kowalczykiem, że ten artykuł 26 nie ma prawa być częścią tej ustawy. Pani minister doskonale zdaje sobie sprawę, że kwestia oddziaływania pól elektromagnetycznych jest kwestionowana, jej szkodliwość na zdrowie, jest kwestionowane również i oprotestowywane rozporządzenie ministra. W tej sytuacji dochodzi bardzo często ze strony inwestorów do daleko idących nadużyć, bowiem omijają kwestie wykonywania oddziaływania na środowisko, podając deklaratywną moc, a nie maksymalną, jakie te stacje po prostu posiadają. Dlatego podejrzewam, przepraszam bardzo, że to powiem, ale to na pewno nie jest wynikiem ani wniosków starostw powiatowych, które często te sprawy rozpatrują i mają z tym gigantyczny problem, bo są, że tak powiem, przymuszane przez kilka podmiotów, a w szczególności na południu przez jeden podmiot, który bardzo intensywnie rozbudowuje swoją sieć, po to, aby wydawane były zezwolenia, a z drugiej strony mamy do czynienia z bardzo uzasadnionymi przypadkami protestów społecznych w końcowej fazie, bo ci ludzie są całkowicie pomijani. W mojej ocenie pani minister powinna wyjść z inicjatywą, nie przy okazji specustawy dotyczącej koronawirusa, bo państwo musicie założyć, że żadnej stacji w tym okresie, aż zwalczymy tą epidemię, nie zostanie wybudowana, tylko powinna wyjść z inicjatywą, aby nawet najmniejsze nadajniki miały wykonywane raporty oddziaływania na środowisko, aby udział społeczności lokalnej, tam gdzie te stacje są budowane, był po prostu w pełni zapewniony. Mam nadzieję, że wycofacie się państwo z tego artykułu 26. Jeśli nie, to my będziemy jeszcze rozmawiali, aby tutaj stosowne poprawki w drugim czytaniu złożyć, bo w mojej ocenie ten artykuł powinien być całkowicie wykreślony. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan poseł Tomaszewski był pierwszy i później pani Filipiot. Znaczy, dla pana posła Brauna, ja wiem, że jest mało czasu, ale to strona 22 uzasadnienia jest wyjaśnieniem tej inicjatywy. Ona się, oczywiście intencja główna jest taka, żeby nie blokować inwestycji, które mają przyspieszyć możliwość zdalnej komunikacji, zdalnej pracy właśnie w warunkach, kiedy taka epidemia właściwie wymusza to, żebyśmy mogli mieć dobrą łączność. Tutaj opóźnienie niektórych inwestycji może skutkować utratą łączności na określonych obszarach. To jest zdanie z tegoż uzasadnienia, ale wcześniej jeszcze jest przytoczone rozporządzenie ministra zdrowia z 17 grudnia, które w zasadzie określa normy w zakresie skali dopuszczalnej i respektowanie tego rozporządzenia powinno rozstrzygać o wszystkim. Także intencja jest jasna, w uzasadnieniu określona. Myślę, że tutaj w tym zakresie akurat praktyka korzystania z tej zdalnej łączności i pracy zdalnej jest główną intencją tej zmiany. Panie przewodniczący Adrian. Pani poseł Gil-Piątek. Ja tylko króciutko chciałam przypomnieć, że ten cały artykuł jest po prostu niezgodny z ustawą ocenową, dwoma dyrektywami unijnymi i konwencją z Orkus, z której te dyrektywy się wywodzą, więc takie ograniczanie głosu społecznego, jeżeli chodzi o uciążliwe inwestycje i potencjalnie zagrażające, jest rzeczywiście po prostu nie tylko niezgodne z naszym prawem, ale i z unijnym. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan poseł Grzegorz Braun. No, szanowni państwo, to naprawdę to jest fascynujące, że ledwie miesiąc walczymy z tym koronawirusem. Ledwie miesiąc, a już tacy pracowici ludzie się znaleźli, którzy, rozumiem, uznali wszystkie inne problemy za rozwiązane. Już tam maseczki z Chin lecą i temu podobne. I
zeszli do załatwiania innych spraw, tak? Bo koronawirus jest dobry na wszystko. W związku z tym załatwmy sobie przy okazji taką taryfę ulgową, żeby nie trzeba było się ciemnego ludu pytać o to, czy mu przypadkiem jakiś maszt telekomunikacyjny w okolicy nie przeszkadza. I bardzo byłbym ciekaw, i panie przewodniczący, jak... Jeśli pan łaskaw, panie przewodniczący, bo ja mam prośbę do pana, ja mam wniosek właściwie nawet formalny. Nie poganiam pana, broń Boże, bo to na pewno jest ważna sprawa, w jakiej pan rozmawia. Panie przewodniczący, bo tutaj pani minister, wniosek konkretny, panie przewodniczący. Pani minister powiedziała, że jak pani powiedziała, że proszono o to, czy pan przewodniczący mógłby wyegzekwować odpowiedź na pytanie, kto prosił? Kto prosił? Jacy to zapobiegliwi, dobrze życzący Polsce i Polakom ludzie w tym natłoku nawału, w tym koszmarze rozwijającej się mniemanej pandemii, znaleźli czas i dojście znaleźli do ministerstwa, które przecież powinno być zajęte setką innych spraw, prawda? Wszyscy powinni nie dosypiać, a tam znaleziono dojście, żeby wtrynić tutaj do tej mega ustawy budżetowej 3.0, prawda? Może XP w ogóle, tarcza antywirusowa XP będzie w kolejnej wersji, żeby wtrynić coś takiego. To jest, ja się cieszę, wiem, że pan przewodniczący już kiwnął głową, zgodził się ze mną, prawda? Pan przewodniczący grzecznie mówi, że tu jest wątpliwość. Ja mówię, że to jest po prostu na rympał robione, tak jak wszystko, co w ostatnich tygodniach. I proszę, wnioskuję, żeby komisja poprosiła odpowiednie ministerstwo o udzielenie informacji, kto stoi za tym przepisem. Jaka to ekipa prosiła, wnioskowała i czyj to interes lub interesik jest tutaj zadbany. Dziękuję bardzo. To nie dotyczy meritum ustawy, natomiast jeszcze prosił o głos przedstawiciel Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo serdecznie, panie przewodniczący, szanowni państwo posłowie. Jakbyście zechcieli spojrzeć na punkt 6 tego artykułu, niezależnie od tej wcześniejszej dyskusji. Tu jest w tym artykule wprowadzona niezmiernie istotna zmiana, na którą oczekują przedsiębiorcy. To są przepisy dotyczące udzielania oprocentowanych pożyczek, w tym pożyczek przeznaczonych na zachowanie płynności finansowej. W związku z tym, że w ostatnim czasie zostały przez Komisję Europejską uruchomione nowe możliwości finansowego wsparcia przedsiębiorców, a także zmieniane są na bieżąco, może na zasadzie takiej aktualizacji, wytyczne dotyczące akceptowalności i możliwości udzielania pomocy publicznej. Tutaj są właśnie przepisy dotyczące tego, że pożyczki mogą zostać umarzane i na jakich warunkach będą umarzane. Zatem niezależnie od tego i od tej wcześniejszej dyskusji oczywiście, to też chciałbym zwrócić na uwagę, że te przepisy są przepisami niezmiernie oczekiwanymi i ważnymi dla tych podmiotów. Dziękuję bardzo. Tak, dziękuję bardzo. Dziękuję za to wyjaśnienie. Oczywiście od ustępu 6 zaczynają się przepisy finansowe dotyczące prawa ochrony środowiska, bo cały artykuł 26 dotyczy zmiany w prawie ochrony środowiska i oprócz tej pierwszej części są części niebudzące wątpliwości i w tej sytuacji bardzo potrzebne. To całkowita zgoda. Pani minister Ewanda Buk, proszę bardzo. Dziękuję. Panie ministrze, szanowni państwo, ja wyjaśnię tutaj jeszcze, ponieważ tak jak powiedziałam, jest to przepis, który ma wyeliminować rozbieżności interpretacyjne. Nie do końca jest dla mnie zrozumiałe, skąd te emocje, dlatego że tak jak powiedziałam, on żadnych merytorycznych zmian nie wnosi poza tym, o czym powiedziałam. I teraz tak, odnosząc się do słów pani poseł, do pani do wątpliwości, chciałabym przede wszystkim zwrócić uwagę na to, że to nie jest tak, że pomiarów dokonuje inwestor. Absolutnie nie. Pomiary, proszę zwrócić uwagę tutaj na ustęp 1 i 2. Tutaj wszystko podkreślamy wprost. Pomiarów tych dokonują akredytowane centra pomiarowe, niezależne absolutnie od inwestora. Proszę też zwrócić uwagę, że to, o czym mówimy, akurat rozszerzona
rozszerzanie oceny oddziaływania na środowisko jest wręcz niezgodne z dyrektywą unijną, dlatego że dyrektywa unijna wprost mówi, jakie przedsięwzięcia i kiedy podlegają ocenie oddziaływania na środowisko. Też jeżeli tutaj te wątpliwości, które się bardzo często pojawiają i też wybrzmiały w Państwa posłach tutaj głosach, chciałabym zwrócić uwagę na to, że rozszerzyliśmy w ubiegłym roku, procedując zmiany, udział strony w postępowaniu administracyjnym. Tutaj pan przewodniczący pewnie tutaj zrozumie dokładnie problem, bo sam z podobnymi zarzutami, kto może być stroną w takim postępowaniu, przy tego typu przedsięwzięciach, które jakieś generują emisje. W przypadku akurat właśnie tych instalacji to ten zakres stron jest szerszy niż typowo. Co więcej, też chciałam zwrócić uwagę, że wprowadziliśmy przepisy karne na wypadek, gdyby operatorzy nie dotrzymywali tego typu wymogów. Tak jak mówię, dzisiaj funkcjonujemy w dwóch różnych reżimach. Mamy dwa rozporządzenia, rozporządzenie ministra środowiska i rozporządzenie ministra zdrowia. One budzą wątpliwości. No, kto prosił, ja też pozwolę sobie tutaj odpowiedzieć. Mieliśmy jasne wytyczne, to też wybrzmiało dzisiaj już w trakcie tego posiedzenia ze strony Kancelarii Premiera, aby jak najbardziej mając na uwadze to, jak dzisiaj potrzebna jest i niezbędna łączność elektroniczna, uporządkować to, co dzisiaj jeszcze uporządkowania w naszej ocenie wymaga. Nie eliminujemy żadnego procesu. Niezależnie od tego, bo widzę, że ten przepis budzi bardzo dużo wątpliwości, to rozumiem, że będzie dyskutowany. Proszę zwróćcie tylko jeszcze uwagę, że mamy też ustęp 3, 4 i 5, które no, wydaje się, że takich wątpliwości nie budzą, więc proponowałabym, żebyśmy no nie wiem, no jeżeli chcecie Państwo dalej dyskutować, macie wątpliwości, to oczywiście, ale to no pytanie, czy należy je łączyć, no również te pozostałe należy łączyć. To już to zostawiam do Państwa decyzji. Proszę bardzo. Ja przepraszam bardzo, ale ja w dalszym ciągu bardzo bym się podobały pani wynurzenia i nawet nie mogę zaprzeczyć, że być może to rozwiązanie jest zgodne z prawem. Tylko jaki to ma związek z koronawirusem? Bo w dalszym ciągu nie uzyskaliśmy tej prostej odpowiedzi. Pani poseł Hanna Gill-Piątek. Chodzi o to, że po prostu my wszyscy jesteśmy uczuleni na wrzutki i tak jak pan przewodniczący powiedział, z czym się bardzo dokładnie zgadzam, że to jest ustawa, która ma przedmiotowy zakres dotyczący zwalczania epidemii koronawirusa i skutków gospodarczych, natomiast to po prostu wykracza poza ten zakres i nie wiemy dlaczego. Jest to wrzutka po prostu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan poseł Mirosław Suchoń. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Muszę powiedzieć, że to jest jednak już taki wyższy poziom wrzutki. Została ona pięknie obudowana. W pierwszym punkcie dotyczy czystego powietrza. W ostatnim kwestii pożyczkowych, ważnych dla przedsiębiorców. I w środku taka wrzuta, która naprawdę pan przewodniczący, jeżeli mogę coś zasugerować, powinien jednak złożyć formalny wniosek do odpowiedniej służby, z objęciem, z taką informacją i objęciem, dochodzeniem tego przypadku, bo to nie jest coś, co pojawia się zapewne bez przyczyny. Panie przewodniczący, to jest zasadnicza zmiana w podejściu w aspekcie urządzeń emitujących promieniowanie. Ja rozumiem teraz takie próby spłaszczania tego tematu, pokazywania, że on jest mało ważny. Być może rzeczywiście w ostatecznym rozrachunku takie rozwiązanie może się okazać w połowie korzystne albo w całości korzystne. Natomiast dzisiaj, kiedy jest mowa o tych rzeczach, które czekają, na które czekają przedsiębiorcy, na które czekają ludzie pokrzywdzeni w związku z wystąpieniem koronawirusa, takie wrzutki są po prostu niedopuszczalne i wystawiają jak najgorsze świadectwo autorom takich rozwiązań. W związku z tym absolutnie przychylam się tutaj do wniosku o wycofanie tego punktu. A dlaczego wycofanie, jeżeli ktoś by pytał?
No bo ktoś, kto chciał zrobić tutaj sobie dobrze, zrobił wszystkim źle. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Kończymy dyskusję na tym etapie. Faktycznie zapisy całego artykułu 26 dotyczą różnych kwestii, między innymi właśnie i pożyczek, jak i pomiaru w lokalach mieszkalnych, gdzie jest zagrożenie epidemiczne, więc te wszystkie rzeczy są potrzebne. Ja mam taki wniosek do strony rządowej, aby zmodyfikowała artykuł 26 i usunęła z niego zapisy, które nie dotyczą wprost stanu epidemii. Tu mamy na myśli głównie ustęp drugi, ale jeszcze jeśli by inne, i wtedy byśmy wrócili do tego artykułu, bo oczywiście całego artykułu nie chciałbym usuwać, bo w dalszej części są zapisy niezwykle istotne. Konfederacja możemy wnioskuje zostawić ten artykuł 26 i przejdzie pod Konfederacja koniec. Wnioskuje o wykreślenie punktów od 2 do 5 z artykułu 26 i takie uzupełnienie listy naszych poprawek złożyłem panu przewodniczącemu. Tak, z tym, że w artykule w ustępie trzecim jest między innymi rezygnacja z pomiarów w mieszkaniach tam, gdzie jest zagrożenie epidemiczne, więc nie chciałbym tak ad hoc, dajmy chwilę czasu na modyfikację tego zapisu, oczywiście w intencji dyskusji, jak która się tu odbyła. Zagrożenie epidemiczne to sobie teraz każdy może zgłosić w dowolnym lokalu. Także zostawmy to, wrócimy do tego artykułu, oczywiście biorąc pod uwagę również zgłoszoną poprawkę. A więc proszę stronę urzędową o modyfikację zapisu artykułu 26. Artykuł, czyli zostawiamy go i wrócimy po modyfikacji. Artykuł 27. A, przepraszam. Jest poprawka Konfederacji, która proponuje dopisanie artykułu 26a. Proszę bardzo o uzasadnienie poprawki. Chodzi o to, że nowelizacja artykułu 85a w proponowanym kształcie wprowadza drastyczne ograniczenia w obrocie lekami, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia, wyrobami medycznymi. W kręgu tych podmiotów uprawnionych do zakupu tych towarów z hurtowni nie wymieniono praktyk zawodowych, praktyki lekarzy, dentystów i tak dalej. I Naczelna Rada Izba Lekarska twierdzi, że to może doprowadzić do sytuacji, w której praktyki lekarskie nie będą, pozbawione możliwości zakupu tych wyrobów medycznych, o których tutaj jest mowa, między innymi środków ochrony osobistej i płynów dezynfekcyjnych. Dlatego wnosimy o wykreślenie tych przepisów, które mogłyby, tych punktów 2 i 3, które mogłyby mieć jakiś skutek. Dziękuję bardzo. Stanowisko rządowe do tego projektu, poprawki. Panie przewodniczący, przejdźmy może dalej, a my to skonsultujemy jeszcze. Chodzi o tą 26a, tak? Tak, tak. Dobrze, dziękuję bardzo, więc też pozostawiamy 26 i 26a tym sposobem.